Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Dart Camillus, to jest Minecraft. I tak oto wygląda mój domek, który zaraz wam pokażę bliżej, ale najpierw wyjdźmy może na zewnątrz. Wyjdźmy na zewnątrz i pokażę go wam z góry. Może nie tyle z góry, co... Jeżeli słyszycie jakieś pukanie młotka, to nie jest moja wina, po prostu sąsiad się bawi, nudzi mu się. Dobra, tak to wygląda. Tak to wygląda, dzisiejszy odcinek będzie krótki, bo tylko chciałem wam pokazać, w sumie i opowiedzieć o budowie tego domu. Tutaj mamy taką zaokrągloną piramidę. Pokazać wam jak wygląda z góry, w sumie mogę wam pokazać. Podlecimy tam. O, akurat słońce zachodzi. Zaczął padać śnieg u mnie tutaj, co mnie bardzo cieszy. Tak wygląda z góry. Przyznacie, że całkiem fajnie, nie? Szczególnie z tym śniegiem. Ale dobra, wracamy na dół. Wracamy na dół. I kilka słów wyjaśnienia dla tych, którzy oczekują na tą serię jakoś specjalnie. Ja na początku... Zmieńmy tego game moda. Ja na początku mówiłem, że to nie będzie jakaś... Kurde, jak ja nie lubię tych drzwi. To nie będzie jakaś zobowiązująca, fuck, zobowiązująca seria. Tylko będę sobie grał, od czasu do czasu coś wam tutaj pokażę, gdzieś razem pójdziemy. No niespecjalnie mi opłaca się pokazywać budowanie klocków, które i tak już pokazywało tyle milionów ludzi, że wszyscy wiedzą o co chodzi. Wersja jest 1.6.2 teraz. Zmieniłem, chociaż miałem nie zmieniać, ale zmieniłem, bo potrzebny mi był dywanik. Dywanik wygląda tak. To jest w ogóle wielka sala mojego zamku. Mojego zamku, który nie będzie zwykłym zamkiem, tylko będzie się składał z kilkunastu, być może kilkudziesięciu nawet, mniejszych od tego okrągłych budynków. Takich okrągłych piramid. Tutaj starym patentem mamy stoliczki. Nie wiem dlaczego twórcy Minecrafta nie zrobili jeszcze stołu i krzesła. No ludzie, no przecież to jest podstawa. Tutaj mamy takie ognisko. Zaraz wam powiem co tutaj zcheatowałem, no bo nie oszukujmy się. Tutaj mamy takie ognisko, w którym teoretycznie potworki z góry, które się spełnią na dachu, spadają w dół i rytualnie się tutaj spalają. Czy tak robią? Raczej nie, bo teraz są inteligentne i nie wpadają już do dziur, jeżeli nie chcą. Tu mamy lampy. Tutaj nie ma lamp, jak zauważyliście, bo tutaj będą przejścia do innych pomieszczeń. Tu będą po prostu tunele we wszystkie strony się rozchodziły, w trzy dokładnie. Tak wyglądają te żyrandole. Trochę się nad nimi narobiłem. Wiem, że są niesymetryczne, ale tak miało być. Trochę się nad nimi narobiłem. Myślę, że nie wyszły najgorzej, a co ważne, w miarę dobrze rozświetlają tutaj nad stołami. To potem bym może zmienił na glowstone, ale na razie nie byliśmy jeszcze w piekle. No tutaj mamy skrzynki. Oprócz dirtu w sumie nic mi nie zostało. Tutaj sobie postawiłem na razie łóżko. Sypialnia będzie tutaj. Tutaj będzie część sypialna, chociaż tam też jest kopalnia i ja nawet chyba jedzenia nie mam żadnego. Czy mam? Nie, mam trochę kurczaków. Wyciąłem trochę kurczaków w okolicy. Coś muszę sobie grę podgłośnić.
O, teraz jest dobrze. Daj mi miecz z powrotem, bo tak się fajnie czuję chodząc z mieczem. Tak, sąsiad. I sąsiad sobie puka młotkiem. Oczywiście. A, teraz za głośno jest. Fuck you, Minecraft. Ten odcinek nie będzie długi, tak jak mówiłem. Dobra, zaczynamy. I tak. Drewna nie cheatowałem. Wyciąłem wszystko w okolicy, dlatego nie było tak długo odcinka. Bo wyciąłem wszystkie drzewa w okolicy. Teraz już rosną z powrotem, no bo oczywiście je posadziłem. Jakby to wyglądało, gdyby tu nie było drzew w ogóle. Chociaż może nie, no trochę płotków zcheatowałem na żyrandole. Ale oprócz tego wszystko zrobiłem tutaj sam. Schodki to wszystko też. Kamień, stone bricki. Mniej więcej od tego tutaj poziomu pochodni. W górę. Były wzięte z Creative'a, znaczy z Game Moda. Pochodnie zrobiłem oczywiście sam. Kratki cheatowane, no bo przecież nie miałem aż tyle żelaza, bez przesady. No i tutaj mam 3-4 netherraki, które też cheatowałem. I czarny dywan. Czerwony dywan dało radę zrobić, bo miałem sporo kwiatków w okolicy. Ale nie było praktycznie w ogóle squidów. Ja tutaj chodziłem i żadnego squida. Jak widzicie, kwiatki sobie rosną, tym razem żółte, ale kwiatków jest. Nie, no myślę, że... Myślę... What? Co piszyt? Jesteś tu gdzieś, gnoju? Fuck you. Nie wychodzę, jestem u siebie w twierdzy. Możesz sobie syczeć. Myślę, że dosyć fajnie to wygląda. Jak na taką wielką, chorą salę takiego dziwnego zamku. Tutaj się mogą spotykać ludzie na różne biesiady. Na razie tu stoją jeszcze piece, skrzynki, tam takie inne pierdoły. Ale to wszystko będzie oczywiście usunięte. Bo jak później zrobię magazyn, zrobię sobie przepalarnię. Zrobię tutaj sypialnię królewską. To wszystko będzie w tą stronę. W tamtą stronę jeszcze nie wiem, co będzie. W tą może jakieś farmy. Jakieś kopalnie. Coś tutaj pomyślimy. Tych budynków nie będzie pewnie aż tak dużo, bo nie będzie mi się chciało ich robić. Lubię dźwięk chodzenia obok tego stołu. Tak jakbym naciskał na płytki. Tutaj mamy oczywiście tron. Najważniejszy, widać. Władca wszystko widzi tutaj, co się dzieje. Widzi też, jak spadają rytualne ofiary w dół ogniska. Chociaż tak jak mówię, te gnojki teraz są podobno inteligentne i nie spadają. Dlaczego taki krótki odcinek, zapytacie? Ano dlatego, że dzisiaj nie mam za bardzo czasu na nagrywanie. W każdej chwili mogę dostać telefon i zostać wezwanym. Nie na komisariat, nie na rozprawę. Taka mała robótka. Dobra. Zabijemy tego pająka, chodź tu. Ale fuck! On zabije nas! Dobra. Zombie idzie. Uciekajmy! No zamykaj się. Zauważył nas? Idzie tu po schodach? Nie. Tępy jest. Dobra. Niech one sobie tam chodzą. No i tak. Dywany bardzo fajne są w tym update'cie. Jeszcze tam widziałem konie. Bo jest zbroja dla konia i takie inne rzeczy. Dodatkowo chyba z kwarcu coś jeszcze dodali.
I kilka innych też, ale to na razie nie wiem, do czego to służy. Pewnie się dowiem za jakiś czas. Nie, no ten żyrandole mi się w miarę podobają, chociaż troszkę bym je jeszcze usprawnił. Wiecie, czego mi brakuje w Minecrafcie? Czegoś takiego jak lina albo jakiś łańcuch. No i oczywiście krzesełek i stoł. Tego mi brakuje najbardziej. Myślę, że to nie wygląda źle, ale nie wiem jeszcze, czy nie skasuję tych kratek. Chociaż wtedy mógłby się zajarać dywanik chyba, nie? No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Teraz tak. Miałem wspomnieć, dlaczego... pisałem pod ostatnim filmikiem, że Minecraft będzie raz na 2-3 tygodnie. To dlatego, że ma małą oglądalność. No i też dlatego, że nie ma co tutaj pokazywać, bo jeżeli co drugi odcinek jest wyjście do kopalni, albo, nie wiem, jakieś tutaj budowanie kolejnych warstw dachu, no to nie jest ciekawe, to nie jest ciekawe do oglądania. No wyjście do kopalni może być ciekawe, no z powodu walki z mobami. Z powodu walki z mobami może być ciekawe, ale oprócz tego to nie bardzo. No nie zamykaj mi drzwi przed twarzą. Co fuknęło? Krowa pewnie. Dobra. No i tak myślę, że... jeżeli będę robił podobnie jak Madzia w Minecraft na obcasach, chyba tak się nazywa i seria, że po prostu jak będę miał wam coś do pokazania, coś będę robił ciekawego, fajnego, to wtedy po prostu nagramy odcinek. Wiecie, o co chodzi. Teraz muszę troszkę, bo obiecałem sobie, że będę cheatował tylko przy budowie tego wielkiego głównego pomieszczenia. Reszta będzie już bez cheatów. Ja zazwyczaj dotrzymuję słowa, przynajmniej się staram dotrzymać, więc będę musiał ukopać sobie trochę kobla, trochę węgla, trochę tego wszystkiego, poprzepalać to, także znowu mi to zajmie kupę czasu i wydrążyć tutaj tunel, który pójdzie prosto jakieś 20-30 kratek. Tam będzie królewska sypialnia. A od tego tunelu być może coś jeszcze będzie odchodziło na boki. Tego nie wiem. Na razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście wam to pokażę. Podzielimy to sobie na części, tak jak zamek powinien wyglądać. Czyli tutaj główna sala, tam sypialnie. Może nie jedna sypialnia, może z trzy. Zobaczymy. Może jakaś mała garderoba obok sypialni, wiecie. Coś w rodzaju, tak, że tam szafy jakieś tam ze zbrojami, z mieczami, takie, wiecie, o co chodzi. Taki mini magazyn, ale tylko na zbroje, na narzędzia. Może z drugiej strony jakaś kuchnia, ale nie od sypialni króla, tylko od korytarza. Też zobaczymy. Wszystko zobaczymy, jak będę budował. A wy powiedzcie, jak wam się to podoba. Czy spodobała wam się taka budowla? Trochę się przy tym narobiłem, nie powiem. Mimo game moda to nie jest tak prosto wybudować to. No oczywiście pomijamy konieczność zdobywania wielu tysięcy surowców. Ale oprócz tego też jest dużo roboty. Najwięcej było z tym żyrandolem. Ja zawsze mam tak, że jak coś buduję i mają być dwie takie rzeczy albo więcej, to one muszą być takie same. Więc pierwszy żyrandol poszedł tak gładziutko, tu sobie postawimy płotek, tu płotek, tu płotek, a potem ile się namęczyłem, żeby idealnie odwzorować po drugiej stronie. I zrobiłem błąd, bo najpierw zbudowałem te kraty. I nie widziałem dokładnie w niektórych miejscach, jak ma iść ten żyrandol. Wyszło to dobrze, ale trochę się z tym narobiłem. Dobra, bo przedłużam niepotrzebnie ten odcinek, on miał być krótki. Piszcie, jak wam się podoba.
Piszcie, co tutaj mógłbym zmienić, jeżeli macie jakieś pomysły. A, miałbyś tutaj, gdzieś mniej więcej tutaj, miałbyś taki balkonik, ale gdy zacząłem go budować, to uznałem, że za bardzo by zachodził na salę tutaj. I praktycznie nad głową króla byłyby stone bricki i ludzie mogliby tam stać. No nie bardzo. Poza tym nie miałbym tutaj za bardzo gdzie umieścić schodów i uznałem, że taka wielka, otwarta przestrzeń w zupełności wystarczy. No dobra. Dobra. Piszcie, oceniajcie, komentujcie, może jakieś rady, co tutaj zrobić. Gdzie można znaleźć konie w ogóle w tym Minecrafcie? Bo krowy, jak widzicie, same sobie tutaj wchodzą. Tu gdzieś lazło zombie, nie zostawił czasem mięsa. Nie. Farmę krów na pewno zrobimy. Co do reszty zwierząt, to nie wiem, bo tutaj jest ich dosyć mało. Ale muszę też sobie zmienić skina na jakiegoś wikinga czy coś takiego, bo... Mieszkamy w zimowym biomie, który lubię, nie powiem, lubię zimowy biom w Minecrafcie. Jestem pewnie jednym z nielicznych. Ale fajnie tutaj, jak nie było jeszcze tego ognia, to tą rurą padał śnieg. What the hell, co to było? Wiem, tutaj pod domem mam pewnie jakąś kopalnię, jakąś jaskinię albo jakiś dungeon. Nie przejmujemy się tym. Tutaj nic nie będzie kopane w dół, także nic tutaj nie będzie nam wyłazić. Może sobie strudzony wędrowiec stanąć tutaj przy ogniu przed królem i powiedzieć: królu, witam cię serdecznie. Składam ci swoje usługi w darze. Coś tam, głupi ogarze. I śmierć na miejscu, potem wrzucenie do ognia. Czy odwrotnie. No i dobra. Piszcie, jak wam się tutaj podoba, tak jak mówiłem. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i za wszystkie komentarze. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Tak jak mówiłem, też nie będzie w dalszych etapach budowy, nie będzie żadnego cheatowania. Wszystko już będzie kopane własnoręcznie. Tutaj po prostu za długo by to zajęło. Nie byłoby odcinka z 2-3 miesiące, bo ja też nie mam czasu grać codziennie po 8 godzin w Minecrafta, żeby to wszystko wykopać i wybudować. No i co, to by było na tyle. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, komentarzach. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka jeszcze raz. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i cześć.